Państwa, otwieram 24. sesję Rady Gminy Świdwin. Witam Państwa radnych, witam Państwa sołtysów. Witam zaproszonych gości pana wójta gminy Świdwin Kazimierza Lepeckiego. Witam zastępcę wójta pani Marię Danowicz-Myszkę. Witam panią Renatę Kamińską, skarbnik gminy Świdwin. Panią sekretarz gminy Kaminę Czajkowską. Witam panią Annę Pietrynę, kierownik referatu rolno-środowiskowego. Witam panią Barbarę Felską, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Pana prezesa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, pana Rafała Tarleckiego. Witam pana Sebastiana Basiejko, kierownika referatu zdrowia, kultury i sportu. Witam pana Ryszarda Wiedzika, radnego Rady Powiatu w Świdwinie. Witam panią dyrektor zespołu szkół w Bieżnicy Martę Jalowską i panią kierownik referatu oświaty i pozyskiwania środków, panią Dorotę Adamę. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Punkt drugi, zatwierdzenie protokołu. Protokół z ostatniej sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do chwili obecnej uwag do protokołu nie wniesiono. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Protokół został zatwierdzony jednogłośnie. Przyjęcie porządku obrad. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniej, z komisji łączonej z 14 listopada, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Bieżnicy zostanie usunięty z dzisiejszych obrad. A w jego miejsce, zgodnie z rozmową, którą przed chwilą odbyliśmy, zgodnie z ustaleniami, proponujemy wprowadzić projekt uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela gminy Świdwin do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Świdwińskiego. Czy ktoś z państwa jest przeciwko? Proszę zatem o przegłosowanie. Nie, najpierw, czy jakieś inne uwagi mają państwo do porządku obrad? Nie ma. W takim razie proszę o przegłosowanie zmienionego porządku obrad. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Porządek został przegłosowany jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdwin. Oddaję głos panu prezesowi. Dziękuję serdecznie pani przewodnicząca, panie wójcie, wysoka rado, szanowni państwo. Zobligowany byłem do złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdwin i takiej czynności dokonałem 20 października 2016 roku. I chciałbym przedstawić zapisy, które są zawarte w tym oto wniosku. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka ZOW w Świdwinie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdwin na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwane dalej rozporządzenie. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdwin. Z tabelecznych wyliczeń wynika, że cena dostarczenia 1 metra sześciennego wody wynosi 6,61 plus VAT. To jest 7,14 brutto za metr sześcienny, a odprowadzenia metra sześciennego ścieków wynosi 7,60 plus VAT, to jest 8,21 złotego brutto za metr sześcienny. Znając sytuację ekonomiczną większości mieszkańców naszej gminy, zwracam się z prośbą o dopłatę do ceny w wysokości 149 985 zł netto, to jest 1,35 zł netto do każdego metra sześciennego wody dla odbiorców indywidualnych.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO z kolei z własnych środków pochodzących z usług transportowych dofinansuje odprowadzanie ścieków dla mieszkańców naszej gminy w wysokości 33 841,83 zł. To jest 59 groszy netto dopłaty do 1 metra sześciennego ścieków dla wszystkich odbiorców. W wyniku tych działań ostatecznie stawki wyniosłyby dostarczenie metra sześciennego wody w pierwszej taryfie to jest 5,26 netto plus VAT, to jest 5,68 brutto. Dostarczenie metra sześciennego wody w drugiej taryfie, a więc dla odbiorców firmowych, to jest 6,61 plus VAT, to jest 7,14 brutto. Odprowadzenie metra sześciennego ścieków to jest 7,01 plus VAT, co daje 7,57 brutto. Opłata abonentowa dla odbiorców rozliczanych w okresie miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza to jest 3,95 plus VAT, to jest 4,27 brutto, a opłata abonentowa dla odbiorców rozliczanych w okresie 6-miesięcznym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody to jest 0,94 zł plus VAT, co daje nam 2,10 brutto za odbiorcę na miesiąc. I uprzejmie proszę o rozpatrzenie powyższego wniosku. I teraz chciałbym przedstawić te taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wody, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sposób ich wyznaczania. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO w Świdwinie przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy na okres 12 miesięcy, tak jak wspomniałem, na okres przyszłego roku kalendarzowego. Wniosek o zatwierdzenie taryf, w tym niniejsza taryfa, opracowane zostały na podstawie przepisów już wspomnianych, a więc ustawy z dnia 7 czerwca oraz rozporządzenia ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezmiennych przychodów użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia taryfowego. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 40171984. Zgodnie z aktem założycielskim spółki prowadzi działalność w zakresie, między innymi, bo tu jest kilkanaście działalności, ale chodzi tu przede wszystkim o pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spółka prowadzi na podstawie zezwolenia wójta gminy Świdwin na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. I to jest decyzja wójta z dnia 24 października 2003 roku. I na podstawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego przez Radę Gminy Świdwin w dniu 10 marca 2004 roku uchwałą nr 13/111/2004. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności spółki stanowi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom za pomocą urządzeń wodociągowych, z którymi zawarto umowę. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczanych przez usługobiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, z którymi zawarto umowę. Rodzaj i struktura taryfy. Wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat oparto na wartości niezbędnych przychodów. To są stosowne przepisy rozporządzenia taryfowego, paragraf 6-8. Spółka ustaliła niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat, uwzględniając koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania dostosowane do planów działalności. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w załączonych tabelach C, to jest ustalenie poziomu niezbędnych przychodów, tabeli F, to jest kalkulacja cen za wodę i odprowadzenie ścieków metodą alokacji prostej, a szczegóły kalkulacji cen i stawek opłat przedstawiono w tabelach od A do H. Zgodnie z ustawą taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, motywowanie odbiorców do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia zanieczyszczania ścieków, łatwość obliczenia i sprawdzenia przez usługobiorców usług cen i stawek opłat. Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zastosowano taryfę niejednolitą, wieloczłonową, zawierającą jednolite dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków, a zróżnicowane stawki opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla taryfowych grup odbiorców.
I tak, taryfowe grupy odbiorców. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie takie grupy, do których zaliczamy. Grupa pierwsza to są gospodarstwa domowe i do tej grupy klientów zaliczamy odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych, czyli do celów socjalno-bytowych, odbywania przydomowych ogrodów, remontowania czy rozbudowy domów lub innych budowli w ramach działki budowlanej przeznaczonej do zaspokojania potrzeb mieszkaniowych. Grupa druga to pozostali odbiorcy, klienci prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową, usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak również jednostki sfery budżetowej oraz prowadzonej działalności gospodarczej niezwiązanej z wyżej wymienionymi działami oraz pozostali niewymienieni w pozostałych grupach taryfowych. W zakresie odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną grupę taryfową, do której zaliczani są wszyscy odbiorcy usług. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat. W rozliczeniach z odbiorcami usług za dostarczoną wodę będzie stosowana taryfa wieloczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotówkach za metr sześcienny dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonentowej stałej naliczanej w miesięcznym okresie rozliczeniowym, która wyrażona jest w złotówkach na odbiorcę na miesiąc w podziale na opłatę abonentową dla odbiorców rozliczanych w okresie miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza i tutaj ta opłata w wysokości 3,95 netto i opłata abonentowa dla odbiorców rozliczanych w okresie 6-miesięcznym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, to tak zwani ryczałtowcy i tutaj ta opłata wynosi 1,94 zł. Stawka opłaty abonentowej kalkuluje się na podstawie kosztów, to jest utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, odczytu wodomierza czy rozliczania należności za wodę. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa wyrażona w złotówkach za metr sześcienny. I tak, ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynikają z kalkulacji opracowanej przez spółkę na podstawie rozporządzenia paragraf 13 punkt 3 i wynoszą. Cena za metr sześcienny dostarczonej wody 6,61 dla obu grup i za metr sześcienny odprowadzonych ścieków 7,60. Jednak cena za metr sześcienny dostarczonej wody ze względu na przewidywaną dopłatę ze środków gminy dla odbiorców indywidualnych wynosić będzie 5,26 za metr sześcienny, a cena za metr sześcienny odprowadzania ścieków ulegnie zmianie dla wszystkich odbiorców poprzez dofinansowanie z własnych dochodów transportowych i wynosić będzie 7,01 za metr sześcienny. Zgodnie z przepisami rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat spółka dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku od towarów i usług wynosi w tym przypadku 8%. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i prowadzenia ścieków oraz w uchwale nr 13/111/2004 gminy Świdwin. W zakresie jakości świadczonych usług spółka realizuje działania, zadania określone w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia, regulaminie dostarczania wody i prowadzenia ścieków, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych czy przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Spółka zapewnia całodobową usługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Należności za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Za świadczone usługi spółka wystawia faktury VAT. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i wprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze wystawionej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Informacje ekonomiczno-finansowe. Przedstawione tabele, które są załącznikiem tej taryfy, są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzanie taryf będący załącznikiem do rozporządzenia ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dodatkowym przedmiotem analizy są parametry w trakcie wielkości poboru wody, ilości odprowadzanych ścieków, koszty eksploatacji utrzymania urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Po przeprowadzeniu analiz przyjęto do planu sprzedaży na 2017 rok w następujących ilościach woda. Dla taryfy pierwszej przewidujemy, że w gospodarstwach domowych uda nam się sprzedać 111 100 metrów sześciennych wody. Dla pozostałych odbiorców w taryfie drugiej 12 000 metrów sześciennych wody. Jeżeli chodzi o ścieki, przewidujemy, że uda nam się
oczyścić i odprowadzić ścieki w wielkości 56 950 m sześciennych. Przy ustalaniu taryf na rok 2017 zgodnie z wymogami rozporządzenia przyjęto koszty działalności zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym w poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa. To jest w okresie od 1 października 2015 do 30 września 2016 ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. W kalkulacji kosztów wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przychodów dla utrzymania i eksploatacji urządzeń, aby móc w sposób ciągły świadczyć usługi na dostawę wody i przyjmowanie ścieków. W kalkulacji taryfy na rok 2017 nie wprowadzono zmian w metodzie alokacji kosztów. Pozostawiono opłatę abonentową mającą na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwu przychodów w wysokości części kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Stawki opłaty abonentowej są zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi grupami taryfowymi, a rok 2017 będzie kontynuacją polityki spółki w tym zakresie. Warto też wspomnieć, że wskaźnik wzrostu średnioroczny, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych według zaplanowanego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 wyniesie 1,3%. Następnie do tej taryfy złożono szereg tabeli ekonomicznych, księgowych, które określają ten poziom niezbędnych przychodów, kosztów i na podstawie których wyliczono te taryfy. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Jest to dyskusja. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pana Prezesa? Jest punkt 5. Dyskusja. Nie stwierdzam. Przechodzimy do punktu 6. Interpelacji i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Dziękuję bardzo. Punkt 7. Czas dla samorządów. Czy ktoś z Państwa sołtysów ma jakąś sprawę? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Rady Gminy Świdwin oraz Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami. W okresie międzysesyjnym Rada obradowała na jednym wspólnym posiedzeniu w dniu 14 listopada, na którym omówiono przedstawiony przed chwilą wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdwin. Podsumowane zostały prace inwestycyjne i drogowe w gminie Świdwin za 2016 rok oraz przedstawiony został program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Ponadto na posiedzeniu omówione zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Oddaję głos panu wójtowi. W okresie międzysesyjnym referat kultury, sportu i zdrowia zajmował się dowozem stacjonariuszy do środowiskowego domu samopomocy w Kleczowie, do zespołu placówek specjalnych w Sławoborze oraz szkoły specjalnej w Świdwinie. Zajmował się bieżącą obsługą hali sportowej w Lekowie, bieżącą obsługą świetlic gminy. Zorganizowała spotkanie organizacyjne pracowników świetlic gminnych, gdzie był ustalany plan pracy na miesiąc listopad-grudzień oraz sprawy organizacyjne dotyczące działalności świetlic w roku 2017. Ogłoszono 14. Powiatowy Konkurs Plastyczny Idą Święta. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 grudnia o godzinie 16 w świetlicy w Lekowie. Przepraszam bardzo. Przygotowano sprawozdanie na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych za okres od 1 października do 30 października 2016. Przekazano środki dla dwóch pracodawców w łącznej kwocie 16 162 zł. Podpisano 3 umowy na wynajem świetlic gminnych. Przygotowano wniosek do Ministerstwa Sportu na zadanie w ramach programu powszechnej nauki pływania. To jest tytuł Umiem Pływać 2017 pod nazwą Sport Uprawiaj, Ucz się pływać, by przeszkody pokonywać. Ogólna kwota to jest 29 700, w tym dofinansowanie 14 850 zł. Przygotowano wspólnie z UHS Avatar wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach zadania Sport dla Wszystkich. Jest to działanie upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży. Zadanie trzecie, numer ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej pod nazwą Krok po kroku stwórzmy model na sportowe i zdrowe życie. Łączna kwota 41 000, w tym dofinansowanie ze środków
ministerstwa 20 tysięcy złotych. Wspólnie z klubem UKS Rega Bieżnica opracowano i złożono wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach zadania Sport dla Wszystkich. Jest to podobne działanie, składały to dwa kluby. Inna nazwa, gimnastyka, wada postawy mnie nie tyka. Łączna kwota dofinansowania, łączna kwota 48 tysięcy, dofinansowanie 38 tysięcy. Trwają prace przygotowawcze do inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego w Bieżnicy. Został zlecony projekt, przygotowanie projektu. Odbyła się również wcześniej wizyta w Jastrowiu celem wybrania odpowiedniej nawierzchni. Jak już będzie gotowy projekt, to zgodnie z oczekiwaniem społeczeństwa, z wnioskiem społeczeństwa miejscowości Bieżnice zostanie zorganizowane spotkanie z ludnością sołectwa Bieżnica, żeby przedstawić coś, co proponuje. Trwają prace przygotowawcze do etapu powiatowego ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej Dzieci o Puchar Tymbarku. To jest nazwa z podwórka na stadion. Odbędzie się to w hali w Lekowie 2 grudnia o 9. Trwają również prace przygotowawcze do organizacji Świdwińskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej 2016-2017. Pragniemy to zorganizować w Lekowie, jeżeli znajdą się chętni. Czas byłby to 14 stycznia do 26 lutego 2017. W referacie oświaty, promocji, pozyskiwania funduszy złożono projekt wniosku do kuratorium oświaty, złożono wniosek do kuratorium oświaty w Szczecinie pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Dotyczy to wyposażenia biblioteki szkolnej w Oparznie. Projekt będzie realizowany w 2017 roku. Przygotowano wniosek na konkurs grantowy Kulczyk Fundacjon edycja 2016/2. Projekt dotyczy działań związanych z rolą żywienia i aktywności fizycznej w zapobieganiu otyłości w wieku szkolnym. Projekt realizowany wspólnie z Referatem Kultury, Sportu i Zdrowia. Przygotowano harmonogram imprez gminnych na rok 2017. Odbyło się spotkanie z Fundacją Bila, z Fundacją FCSR, dotyczącą omówienia imprez, uroczystości i projektów organizowanych wspólnie, m.in. współudział w konkursie grantowym Kulczyk, współudział w przygotowaniu imprezy gminnej i powiatowej pod tytułem Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej. Jest taka propozycja, żeby takiego zorganizować. Odbyło się spotkanie z księgowymi, szkół gminnych. Odbył się udział, uczestniczyliśmy w kongresie oświatowym dotyczącym założeń i wytycznych zmian w ustawie oświatowym, ustawie w prawo oświatowe. Opracowano roczny program współpracy między gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Program był poddany konsultacjom społecznym w dniach 18-26 października. W dniu 2 listopada złożono został wniosek na dofinansowanie zadania budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdwinek. Wartość całego zadania 114 930 zł 97 groszy. Gmina Świdwin ubiega się o dofinansowanie projektu w kwocie 67 820 zł. Wniosek został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trwa przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zadania termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Oparznie gmina Świdwin. Gmina Świdwin planuje złożyć wniosek w ramach działania 2.5. Jest to modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Nabór wniosków trwa do 30 listopada. Jesteśmy na końcówce opracowania tego wniosku. Trwa również przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w tym także studium wykonalności dotyczącej zadania budowa kanalizacji w miejscowości Bystrzyna wraz z oczyszczaniem ścieków i przepompowniami. Gmina Świdwin planuje złożyć wniosek w ramach działania 3.6. Jest to wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Nabór wniosków będzie trwał od 30 listopada do 30 grudnia. Trwa również przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej pod nazwą Wsparcie edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdwin, które zostanie złożone w ramach podpisanego w dniu 6 czerwca kontraktu samorządowego. Jest to strefa centralna pomiędzy województwem zachodniopomorskim a
powiatami i gminami w nim uczestniczącymi z terenu gminy Świdwin. Wniosek opiera, jest o wartości 316 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do 5 stycznia. Fundacja Nauka dla Środowiska wraz z partnerami otrzyma dofinansowanie na realizację projektu Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w specjalnej strefie włączenia. Projektem została objęta gmina Świdwin. Realizacja projektu rozpoczęła się już 1 października. Działania projektowe związane są z przygotowaniem diagnozy wyjściowej, wytypowania obszarów zmarginalizowanych i problemów w tych obszarach, określonych celów oraz obszarów objętych rewitalizacją, aktywizacją wybranych społeczności lokalnych oraz wypracowaniem kierunków rozwoju danego obszaru. Spotkanie z przedstawicielami fundacji odbędzie się 8 grudnia o godzinie 10 tu na tej sali. Tu pani Iza ma przygotowane dla państwa informacje. Bardzo bym prosił, jeżeli państwo będziecie dysponowali czasem, o jak na szersze uczestnictwo. Zwracam się zarówno do pani, panów radnych, jak również do państwa sołtysów. Państwo macie największą wiedzę na ten temat, co dotyczy państwa, miejscowości, co dotyczy tych społeczności lokalnych i co należałoby ująć w tym planie rewitalizacji. Trwają również prace nad folderem promujących gminę Świdwin. Inspektoracie budownictwa i zamówień publicznych zakończyła pracę ekipa pracująca przy budowie chodników. W tym roku zakończyli pracę już w Cieszyniewie. Wykonano odcinek, czy wyremontowano odcinek chodnika o długości 102 metrów bieżący z jednym wjazdem na posesję. Na 2017 rok pozostało zrobienie wjazdu na jedną posesję, wjazdu na cmentarz i dokończenie tego chodnika. Ułożono 84 sztuk płyt jąk na drodze gminnej w Starym Przemysławiu. Było to zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego. Jest to zjazd drogi wojewódzkiej i odcinek drogi. Przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2016-2017. Przygotowane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na wykonanie budowy drogi w miejscowości Świdwinek. Zakres prac objętych postępowaniem przetargowym to wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowy drogi z podbruku. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020. Planowany termin ogłoszenia przetargu to jest początek grudnia, do połowy grudnia na pewno zostanie przetarg ogłoszony. Przygotowane jest również zapytanie ofertowe do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad budową drogi w miejscowości Świdwinek. W referacie rolnictwa i mienia komunalnego wydane zostało zezwolenie na usunięcie 17 drzew. Wydane zostały zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego i zaświadczenia dla rolników, to było 6 sztuk. Wydano jedną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oraz wydano jedno postanowienie opiniujące podział nieruchomości. Wydano 2 numery porządkowe dla budynku w miejscowościach Świdwinek i Kluczkowo. W listopadzie sprzedano 3 nieruchomości lokalowe. W Klęczewie lokal dla najemcy, była to sprzedaż bezprzetargowa. Drugi lokal w Klęczewie, w tym samym budynku, odbył się na to przetarg. Jak również w Goli Górnej lokal został sprzedany w przetargu. Ogólna kwota osiągnięta w wyniku sprzedaży wynosi 59 400 zł. Referat przygotowuje regulamin rozliczania nakładów poniesionych przez najemców na ulepszanie w lokalach mieszkalnych i socjalnych pozostających własnością gminy. Rozliczenie ulepszenia remontu będzie mogło być dokonywane poprzez umorzenie należności za czynsz. Pragniemy usystematyzować pewną rzecz, nazwać po imieniu. Przedstawimy ten regulamin, również przedstawię państwu. Na dzień dzisiejszy jest niedookreślone. Najemcy dokonują remontu i bardzo dobrze dokonują remontu mieszkań,
ale za pewne części ponosi gmina odpowiedzialność. Jeżeli tą część, ta część czy części należne do gminy są również remontowane przez najemców, wówczas nie będzie to już na wniosek, bo w tej chwili jest na wniosek użytkownika zaliczanie w czynsz. Chcemy to wprowadzić regulaminem, żeby były jasne, czytelne zasady, żeby nie patrzeć przez pryzmat nazwiska, czy ktoś nie zarzucił, że przez pryzmat nazwiska komuś liczamy więcej, komuś mniej. Wiadomo, jak się, że są pieniądze, to zawsze budzą jakieś wątpliwości. Dobiega końca już praca nad tym regulaminem. Warunkiem jest, że najemca ubiegający się o umorzenie należności za czynsz nie będzie mógł posiadać długu z tytułu niepłacenia czynszu za rok. To musi być jasno zapisane, żeby użytkownicy czy najemcy naszych lokali mieli taką świadomość. Wydane zostało zarządzenie w sprawie ustalenia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla gminy Świdnik. Najemca, dłużnik w celu wykonania świadczeń rzeczowych będzie mógł złożyć wniosek do wójta gminy Świdnik, w którym wyrazi wolę odpracowania zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego. Będą to drobne prace, będą to prace porządkowe, drobne bądź i grubsze, zarówno również prace usługowe świadczone na rzecz gminy, które nie są realizowane w ramach umów zawartych między gminą a innymi usługodawcami. Wartość świadczenia zostanie określona w kalkulacji, którą będzie stanowić załącznik do, zarządzenia. W rolnictwie i ochronie środowiska wydano decyzję o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Gola Dolna, to jest na działkach 9, 11 i 12 obrębie Gola Dolna. Przygotowano przetarg na świadczenie usług polegający na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, zamieszkały na terenie gminy Świdnik. Przetarg zostanie ogłoszony na początku przyszłego tygodnia. Przygotowano również zapytania ofertowe na świadczenie usług polegających na wyposażeniu obiektów użyteczności publicznej należące do gminy Świdnik w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Zapytanie zostanie ogłoszone w przyszłym tygodniu. Przygotowano również projekt umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Świdnik w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, którą prowadzi międzygminne przedsiębiorstwo gospodarki odpadami w Ardyniu Górnym. Złożono również 7 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To tyle z bieżących informacji. Przechodzimy do punktu kolejnego, podjęcie uchwał. Proszę panią sekretarz o przedstawienie. Uchwała Rady Gminy Świdnik z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kary dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnik oraz ustalenia wysokości dopłaty do dróg taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Świdnik uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Punkt pierwszy. Taryfa pierwsza dla gospodarstw domowych za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych 5,68 zł brutto za 1 metr sześcienny. Punkt drugi. Taryfa druga dla pozostałych odbiorców za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych 7,14 zł brutto za 1 metr sześcienny. Punkt trzeci. Za odprowadzanie ścieków 7,57 zł brutto za 1 metr sześcienny. Punkt czwarty. Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych w okresie miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza 4,27 zł brutto na miesiąc. Punkt piąty. Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych w okresie 6-miesięcznym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,10 zł brutto na miesiąc. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Ustala się dopłatę dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1,35 zł netto dla każdego metra sześciennego sprzedanej wody. Ustęp drugi. Dopłaty, o których mowa w ustępie pierwszym, będą przekazywane z budżetu gminy dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego
na podstawie comiesięcznych faktur według ilości sprzedanej wody dla odbiorców pierwszej grupy taryfowej. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świdwin. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do projektu uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego do odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdwin oraz ustalenie wysokości dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie. Uchwała Rady Gminy Świdwin w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świdwin. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Stwierdzam, proszę o przegłosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy między gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie. Uchwała Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Świdwin od Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych niżej wymienionych nieruchomości stanowiących działki. Punkt pierwszy. Numer ewidencyjny 21/47 o powierzchni 2,0995 hektara położona w obrębie 0024 Krętczego, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie, 6 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą numer KO2B301 5704/5. Punkt drugi. Numer ewidencyjny 9/96 o powierzchni 0,4780 hektara położona w obrębie 0024 Klętczewo, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie, 6 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą numer KO2B/30298/3. Punkt trzeci. Numer ewidencyjny 9/98 o powierzchni 0,4310 hektara położona w obrębie 0024 Klętczewo, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie, 6 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą numer KO2B/30298/3. Punkt czwarty. Numer ewidencyjny 18/4 o powierzchni 0,3425 hektara położona w obrębie 0024 Klętczewo, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie, 6 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą numer KO2B/30162799/3. Punkt 5. Numer ewidencyjny 1/24 o powierzchni 0,2394 hektara położona w obrębie 0030 Lipce, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie, 6 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą numer KO2B
łamane przez 3012834/4. Punkt 6. Numer ewidencyjny 6/19 o powierzchni 0,0801 10-tysięczne hektara położona w obrębie 0042 Smarcko, dla których sąd rejonowy w Białogardzie, 6 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie, prowadzi księgę wieczystą numer KO2B łamane przez 3012494/8. Punkt 7. Numer ewidencyjny 34/3 o powierzchni 0,5520 10-tysięczne hektara położona w obrębie 0017 Ząbrowo, dla której sąd rejonowy w Białogardzie, 6 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie, prowadzi księgę wieczystą numer KO2B łamane przez 3026077/0. Punkt 8. Numer ewidencyjny 146/13 o powierzchni 0,3050 hektara położona w obrębie 0022 Lekowo, dla której sąd rejonowy w Białogardzie, 6 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie, prowadzi księgę wieczystą numer KO2B łamane przez 3025068/7. Punkt 9. Numer ewidencyjny 143/22 o powierzchni 0,3893 10-tysięczne hektara położona w obrębie 0022 Lekowo, dla której sąd rejonowy w Białogardzie, 6 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie, prowadzi księgę wieczystą numer KO2B łamane przez 3024976/8. Punkt 10. Numer ewidencyjny 143/23 o powierzchni 0,3429 10-tysięczne hektara położona w obrębie 0022 Lekowo, dla której sąd rejonowy w Białogardzie, 6 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie, prowadzi księgę wieczystą numer KO2B łamane przez 3024976/8. Paragraf drugi. Przyjęte nieruchomości określone w paragrafie pierwszym przeznaczone zostaną na cel związany z kulturą fizyczną. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świdwin. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? Proszę o przegłosowanie, kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Świdwin do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Świdwińskiego. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru pana Sebastiana Basiejko na dodatkowego przedstawiciela Gminy Świdwin w Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnym Powiatu Świdwińskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Świdwin. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do przedstawionego projektu uchwały? Przystąpimy do głosowania. Proszę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Świdwin do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Świdwińskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie. Poproszę kolejny projekt. Uchwała Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Pruszkowie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdwin w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki. Punkt pierwszy. Numer 111/1
obrębie 0076 kluczkowo. Może numery tylko będę czytać. Punkt drugi, numer 111 przez 2. Punkt trzeci, numer 111 przez 3. Punkt 4, numer 111 przez 5. Punkt 5, numer 111 przez 6. Punkt 6, numer 111 przez 7. Punkt 7, numer 111 przez 8. Punkt 8, numer 111 przez 9. Wraz z udziałem wynoszącym po 1/8 części niewydzielonej w działce numer 111 przez 4 o powierzchni 0,1166 hektara stanowiącej drogę dojazdową. Paragraf drugi. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, o których mowa w paragrafie pierwszym, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie stwierdzam. Proszę o przegłosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Kluczkowie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta stosunkiem głosu 8 za, 1 przeciwko i 3 wstrzymujące się. Poproszę panią skarbnik o podjęcie uchwały. Nie podjęcie, o odczytanie. Czyli już zostało. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016 i na podstawie przepisów Rada Gminy Świdnik uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się. Punkt pierwszy. Po stronie dochodów budżetu kwotą 24 447 000 426 zł 30 groszy, w tym dochody bieżące 24 miliony 3349 zł 25 groszy i dochody majątkowe kwota 444 076 zł 88 groszy. I punkt A, dotacja na zadania zlecone 7 milionów 603 151 zł 46 groszy. Punkt drugi. Po stronie wydatku budżetu kwotą 23 miliony 801 910 zł 13 groszy, w tym wydatki bieżące 23 miliony 1299 zł 76 groszy i wydatki majątkowe 800 610 zł 37 groszy. I punkt A. Wydatki zadań zleconych 7 milionów 603 151 zł 46 groszy. Punkt trzeci przychodem wolne środki 135 tysięcy zł. Punkt czwarty rozchodem, czyli spłatą kredytów i pożyczek 780 516 zł. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniego Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? Stwierdzam, proszę o przegłosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do kolejnego punktu, wrócę, mam nadzieję, że po raz ostatni, do uchwały w sprawie sprzedaży działek w Kluczkowie. Jak Państwo widzieli, wstrzymałam się od głosu, ponieważ nie zgadzam się z tym zapisem, że działki sprzedawane są z udziałem w drodze. Walczyłam o to wiele tygodni, nawet można powiedzieć, że miesięcy, przy wsparciu kilku osób z Rady. Zgadzam się jednak z tym, że działki muszą być sprzedane. Nie muszą, ale należy je sprzedać. Dlaczego? Dlatego, że ze sprzedaży będziemy mieli przychód do budżetu gminy. Dlatego, że powstaną tam prawdopodobnie nowe domy, a nowe domy to podatek od nieruchomości. To nowi mieszkańcy, którzy będą pracowali,
prawdopodobnie przynajmniej jedna osoba z rodziny, która zamieszka w tych nowo wybudowanych domach, będzie pracowała zarobkowo. Wiadomo, część dochodu gminy stanowi również udział gmin w podatku dochodowym. Na przyszły rok jest to prawie 38% udziału. Dodatkową korzyścią, jaką my tutaj będziemy mieli, to już mówiłam o podatku od nieruchomości, mówiłam o udziale w podatku dochodowym. Subwencja ogólna dla gminy, jaka jest wyliczana na podstawie bardzo skomplikowanego wzoru, wyliczana jest na podstawie kilku czynników, składników, między innymi również na podstawie liczby mieszkańców, więc nam powinno zależeć na tym, żeby te działki były sprzedane, żeby tych domów było u nas jak najwięcej, żebyśmy przyciągali do siebie nowych mieszkańców. Ostatnio, kiedy wycofywaliśmy projekt uchwały z obrad, powiedziałam, że pan wójt nie znajdzie argumentów, żeby nas przekonać. No niestety, no nie wiem, czy niestety, jednak pan wójt znalazł. W nowym uzasadnieniu do uchwały pan wójt napisał, że budowa drogi będzie kosztowała 220 tysięcy, a potencjalny zysk, przychód ze sprzedaży to 190 tysięcy. Padły tutaj na tej sali bardzo różne pytania, między innymi to przecież my na tym nie zarobimy, tak? Ile my na tym zarobimy? Dołożymy do tego. Albo inne pytanie, to co, może za darmo mamy im oddać? Szanowni Państwo, tu nic nie jest nasze. To wszystko jest mieszkańców, więc my nic nikomu nie oddajemy. Mało tego, my nie jesteśmy przedsiębiorstwem nastawionym na zysk. Naszym zadaniem jest dbanie o interes gminny. W dyskusji, która toczyła się na temat tych działek, padał ciągle argument drogi, która ma być budowana w Świdwinku. Kilka lat temu gmina przeznaczyła do sprzedaży 25 działek na Świdwinku. Wtedy nikt nie pytał, ile to będzie kosztowało. Około 500 tysięcy gmina uzyskała za sprzedaży tych działek. Koszt budowy drogi według kosztorysu to 1 400 000. Nikt nie zadawał pytań typu, czy na tym zarobimy. Bo nie mamy zarabiać. My mamy zapewnić ludziom dobre warunki do życia. Zapewnić im to, co im się należy. I również pan wójt, który wówczas był przewodniczącym rady, nie podnosił tego typu argumentów, że będę musiał wybudować drogę. Ja to rozumiem, dlatego cały czas walczyłam o to Kluczkowo, bo również uważam, że tak samo jak w Świdwinku powinno być w Kluczkowie i w każdej innej miejscowości. Dwa miesiące temu podjęliśmy uchwałę w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych drogi w Smarcku. Droga, przepraszam, ja tutaj się posiłkuję notatkami, ale te liczby łatwo jest pomylić. Droga w Smarcku ma powierzchnię 2600 m2. W Kluczkowie działka, która ma być drogą dojazdową, to 1166 metrów. Jeżeli zastosować przelicznik wymieniony w uzasadnieniu do tej uchwały, to metr kwadratowy wybudowanej drogi według tych danych tutaj podanych kosztuje 189 zł, więc droga w Smarcku kosztowałaby 491 400 zł. Ja wiem, Szanowni Państwo, że mieszkańcy nie chcą nowej drogi. Nie wnioskują o to, żeby ktoś im budował nową drogę, ale w Kluczkowie też. Wiem, że macie zapewniony fundusz sołecki, żeby przeznaczyć na utwardzenie czy wyremontowanie tej drogi. Mój sołtys, który jest dzisiaj nieobecny, również powiedział, że przeznaczy fundusz sołecki, żeby zapewnić właściwy dojazd do tych nieruchomości. No ale tego Państwo nie wzięli pod uwagę. To już się nie liczy. Tak jak mówiłam, nam powinno zależeć na tym, żeby przyciągać ludzi do mieszkania w naszej gminie. Bo od tego zależą dochody, które otrzymujemy z budżetu państwa. A według danych GUS liczba naszej gminy systematycznie spada. Rok 2012 to 6145 osób,
13 6113, 14 6098 i 15 6019. Mało tego, saldo migracji jest na bardzo wysokim, ujemnym poziomie, wynosi aż minus 40. To oznacza, że 40 osób więcej wymeldowało się w naszej gminie, z naszej gminy, niż się zameldowało w tej gminie w ubiegłym roku. Więc Szanowni Państwo, my już nie tylko powinniśmy, my musimy podejmować takie działania, żeby zachęcić ludzi do mieszkania na terenie naszej gminy, żeby zastosować dla nich różne ulgi. Przez 2 lata Państwo mnie poznali i wiedzą, że nie zabieram głosu w dyskusji w żadnym temacie, którego nie sprawdziłam. Postanowiłam poszukać w internecie, sprawdzić, może faktycznie gadam głupoty. Może wszyscy tak robią. Nie znalazłam ani jednego samorządu, który sprzedaje działki z udziałem w drodze. Owszem, robią to prywatne osoby, ale to już zrozumiałe. Żaden samorząd tak nie poczynił. Chyba jesteśmy pierwszym. Ale znalazłam bardzo dużo przykładów działań samorządów, które zachęcają ludzi do osiedlania się na terenie gmin. Przedstawię bardzo mały wycinek, bardzo malutki, przykładów działań gmin promujących budownictwo i przyciągających mieszkańców. Pierwszy, tańsze działki w gminie Kurzętnik. Osoby z całego kraju korzystające z programu Rodzina 500+, będą mogły kupić za pół ceny działki budowlane w gminie Kurzętnik. Samorząd prowadzi rozmowy również z właścicielami prywatnych gruntów na swoim terenie, żeby przyłączyli się do inicjatywy. Wójt gminy powiedział, że ulgi na działki mają być zachętą do zamieszkania w tej niewielkiej gminie. Podkreślił, że w tej sytuacji o rozwoju lokalnym nie będzie decydowała wielkość miejscowości, tylko jakość, czyli to, co samorząd jest w stanie zaoferować potencjalnym mieszkańcom. Kolejny. Gmina Psary koło Dąbrowy Górniczej. Gmina przeznaczyła do sprzedaży 59 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Działki posiadają dostęp do nowo wybudowanej drogi publicznej. Część działek podłączonych jest do sieci energetycznej i wodociągowej, a dla pozostałych zostaną wykonane przyłącze na koszt gminy. 3. Działki za ćwierć ceny to nowy program sprzedaży działek pod zabudowę jednorodzinną w Piotrkowie Trybunalskim. Okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ jest duże zainteresowanie i ludzie przebijają ceny podczas przetargów. Nowy program cieszy się coraz większym powodzeniem. W ramach tego programu mieszkańcy mogą stać się właścicielami atrakcyjnie położonych działek poprzez nabycie wieczystego użytkowania, czyli płacąc jedynie 25% ceny uzyskanej w przetargu. Nowy właściciel ma obowiązek w ciągu 2 lat rozpocząć na działce budowę domu, a w ciągu 5 lat musi ją zakończyć. Po co najmniej 5 latach może wykupić nieruchomość na własność z bonifikatą 50%. Kolejny. Ruda Śląska. Każdy, kto w celu budowy domu nabędzie działkę w wieczyste użytkowanie, będzie mógł ją po 5 latach wykupić z 75% bonifikatą po spełnieniu określonych wymagań. Jest to m.in. posiadanie tego prawa użytkowania wieczystego co najmniej 5 lat i wybudowanie i zamieszkanie w tym budynku co najmniej 3 lata od zawarcia tej umowy. Gmina Słupsk przeznacza do sprzedaży 80 działek budowlanych. Samorząd przygotowuje promocję dla klientów, przekłada linię na powietrzną w Krępie, aby zorganizować nowe tereny. Aby zainteresować ewentualnych klientów, wprowadzono kilka udogodnień. Między innymi gmina może zaproponować cenę w trakcie indywidualnych rokowań oraz rozłożyć płatność na raty, z których pierwsza wynosi minimum 20%. Gmina Chojnice ogłosiła przetarg na działki budowlane w Chojniczkach, Lotyniu, z Beninach i kilku innych miejscowościach. Sprzedawane są one ponad 30% poniżej swojej wartości. Gmina Jawornik Polski, podobnie jak wcześniej Wiązownica, o której nie powiedziałam tutaj, będzie sprzedawać działki budowlane w cenie kilka razy niższej od ceny rynkowej, pod warunkiem, że nabywcy w ciągu kilku lat wybudują na nich dom. Gmina chce w ten sposób zatrzymać u siebie młodych ludzi wyjeżdżających do pracy do większych miast. Gmina posiada na ten cel obecnie hektar ziemi, docelowo będzie to 3. Do sprzedaży trafią uzbrojone działki, które będą miały zapewnioną drogę dojazdową. Jak zapowiadają władze gminy, ceny działek będą niskie pod warunkiem, że ich nabywcy zobowiążą się do wybudowania na nich domu w ciągu kilku lat. Wcześniej na sprzedaż wystawiono działki w cenie kilkakrotnie niższej ceny rynkowej właśnie w gminie Wiązownia, wystawiając do sprzedaży 35 działek. Nysa.
Tanie działki budowlane mają być zachętą dla młodych ludzi do pozostania bądź osiedlania się w Nysie. Jest to jeden z trzech elementów Nyskiego pakietu prorodzinnego. Program skierowany jest do małżeństw, a przynajmniej jedno z małżonków musi być poniżej 40 roku życia oraz nie posiadać zadłużenia w stosunku do gminy. Budowę trzeba będzie rozpocząć w terminie 18 miesięcy od podpisania aktu notarialnego i zakończyć w ciągu 3 lat. Po tym okresie będzie można także sprawnie wybudować infrastrukturę. Dodam tylko, że minister Rafalska w ostatnim swoim wystąpieniu wskazywała na Nysę jako przykład samorządu, który wspiera rodzinę. W gminie Rudna rusza program sprzedaży gruntów pod budownictwo jednorodzinne. Ponad 20 hektarów w miejscowości Wysokie, 2 hektary w Mlecznie i 4 hektary w Chobieni. Nowi mieszkańcy będą mieli na początek utwardzone drogi, docelowo zamontowane oświetlenie drogowe oraz asfalt. Wszystkie działki są sprzedawane w formie przetargu organizowanego na wniosek osoby zainteresowanej zakupem. Władze gminy nie ukrywają, że potencjalnych nabywców przyciągają niskie podatki niż najniższe w regionie opłaty za wodę, wygoda w dojazdach do pracy czy całoroczna opieka nad dziećmi. To ostatnie jest szczególnie ważne dla młodych rodzin poszukujących miejsca do wybudowania domu. Zachęcamy do osiedlania się w naszej przyjaznej gminie. Dbamy o mieszkańców, wysoki poziom usług komunalnych. Warto u nas mieszkać, podkreśla wójt gminy Rudna. A u nas? Czy u nas warto mieszkać? Czy my coś robimy w tym kierunku? Kolejny punkt 10. Odpowiedzi pomijamy, ponieważ nie było zapytań. Przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa ma do złożenia wniosek? Każdy ma prawo uważać tak, jak uważa, mieć swoje stanowisko. Myślę, że Państwo radni również mieli. Chciałbym tylko stanąć w obronie tych radnych, którzy dostali połajankę od Pani Przewodniczącej. A ze swej strony chciałbym bardzo gorąco podziękować za bardzo odpowiedzialne i rozsądne podejście. Bo ja rozumiem, czym się Państwo kierowaliście. Żeby mieć wydatki, żeby zabezpieczać wydatki, trzeba mieć dochody. Tak jest w rodzinie, tak jest w domu, tak jest w gminie. Tu znikąd pieniądze się nie biorą. Żeby coś inwestować, żeby coś zrobić, to musimy mieć również dochody. Te działki również będą stanowiły dla nas dochód. Dziękuję za bardzo odpowiedzialne podejście. Ja pytanie panu, panie wójcie, co z tymi lampami, coś się zmieniło? Jestem w rozmowie z panem dyrektorem energetyki. Powiedział, że użyje swoich wpływów na to, żeby te liczniki były. My ze swojej strony zrobiliśmy wszystko. To jest dalej jest po stronie energetyki. Zasada jest taka, jak tłumaczy się pan dyrektor Kozłowski, pan dyrektor energetyki, że zbierają pewną ilość zgłoszeń na liczniki, robią przetarg, ten przetarg będzie. Nie potrafię sprecyzować konkretnej daty, kiedy tam zostanie to licznik zamontowany. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Dziękuję bardzo, zamykam 24.